Cześć, jest z nami Remigiusz. Po turnieju w Katowicach zrobił 4. miejsce. Grał Trip the Gate tak w sumie. No i poszło bardzo dobrze, także Remigiusz, oddaję Ci głos. No tak, grałem Trip the Gate, prawie czystym, tam zobaczycie zaraz, że jest Zodiac i Destiny Hero Package. No, to po prostu pokażę. Okay. Trzy kotki, to najlepszy starter deku. Obrywa od każdego handtrapa, no ale no trudno, trzeba grać, bo jest za dużo robi. Potem Tri Brigady, tak. Trzy Fractal, super starter. Trzy Nerval, serczuję. Dwa Kit, troszeczkę niestandardowo, ale trzy nie są aż tak bardzo potrzebne. A troszeczkę szkoda mi było miejsca w deku, bo chciałem zmieścić więcej handtrapów jakichś. Dwa Kerasy, próbowałem grać jednego, ale jednak za często ten drugi jest potrzebny. Po prostu przez dwie tury potrzebujemy przebijać się przez board przeciwnika. Są potrzebne dwa niezależne samony, więc no, Keras jest do tego niestety potrzebny. Okej. Tak, no, one of the tanki, bo szuka mi Fractal, szuka też Zodiaków, jak idę drugi. Foolish, bo to też jest starter. Revolt, bo to jest super kontra, którą możemy szukać. Tylko jeden, bo więcej brikuje, w sensie nie chcę dobierać ich dwóch. Jak już jednego dobierę, to wtedy nie potrzebuję go szukać i tu i tak nie robi się jakiś super explosive place'ów, więc mam niepotrzebne ciała w stole, więc wolę po prostu sobie go wyszukać, a te pozostałe karty na ręce to, żeby były po prostu jakieś handtrapy. Okay. Reborn, bo po prostu jest extenderem. Zawsze mamy coś w glewie od samego początku, bo Fractal, Foolish, cały czas coś się zrzuca i te imiona są różne, każdy robi to samo, więc w sumie czemu nie. Dobra. No i dwa Zodiaki. Szczur wiadomo, bo jest najlepszy, jeśli idziemy pierwsi, to może nam chociaż tam Ferigit zrobić. Whiptail, grałem wcześniej Furublade'a, na wypadek gdybym dobrał oba naraz, ale to się strasznie rzadko zdarza i trochę fajniej jest mieć tą opcję, żebym tym Whiptailem coś zbaniszować. Okay. No i Destiny Hero Package, tak, najlepsze materiały, jakie mamy dostępne. Standardowe. Tak. Dobra, i teraz Utility, tak. Trzy Ashki, najlepszy handtrap, trzy Impermy i trzy Veilery. Też bardzo mocne handtrapy teraz, właściwie na wszystko działają, przynajmniej dobrze. Nibiru, tam był taki trochę gamble w mainie, bo nie na wszystko działa super, ale nie miałem za bardzo jak zmieścić tutaj gammy z tym driverem, bo bardzo mi zależało na tych zodiakach. No i też blowout, więc stwierdziłem się, postanowiłem zaryzykować jednak tego Nibiru grać, no i tam kilka razy się przydał. Trzy Chalice, zarąbista karta, gdybym miał droplety, grałbym droplety, ale mnie nie stać, więc gram Chalice i wciąż są super. W sumie jakby było mnie stać na droplety, to wygrałbym pewnie i droplety, i Chalice. Okej. Zamiast czego te droplety? Pewnie zamiast Nibiru. Okej. I Colette, no bo zajebista karta. Kart 40? Tak, równo 40. Nie zmieściłem Upstarta, jest mi strasznie przykro z tego powodu. Okej. Dobra, ekstra deck. No to Triplicate. Ferigit, jedna wystarczy. Można się pokusić o granie drugiej, ale ja nie mam miejsca, bo gram Zodiaki. Perbrum, jedna w zupełności wystarczy, no bo gramy tylko jednego Revolta, jeden Rugal do Link Climbingu, no i dwa Shuregi, jeden pod Revolta, a drugi po prostu, żebyśmy sobie sklecili w swojej turze, żeby przez coś przejść. Okej. Okay. Pozostałe linki, Almiraż, jak mamy średnią rękę, żeby sobie ją odblokować, Double Dragon Lord, przerwanie, Apollusa, odkąd istnieje Destroyer Phoenix Enforcer, znacznie rzadziej się w nią wchodzi, ale wciąż się przydaje. Akces do zamykania gier. Okej. Anaconda z DP, super, super engine, pozwala nam wygrywać grand game'y, więc no nie ma sensu, żeby tego nie grać. No i tak jak mówiłem, Zodiaki to jest bardziej moja fanaberia niż faktycznie jakaś bardzo dobra decyzja, no ale dodatkowy threat w postaci Zeusa bardzo, bardzo mocny jest i pozwala czasami niektórych wziąć z zaskoczenia.
no bo jednak się ludzie raczej tego nie spodziewają. Okej. Okay. Niestandardowo masz tak, że masz tylko jednego linka trójkę? To tylko dlatego, że masz jednego Revolta? Nie, mam tylko jednego linka trójkę, bo po prostu nie ma miejsca. Kraes Felder jest bardzo fajną kartą, ale nie było na niego miejsca. Okej. Okay. No i side deck. Diddy Crow właściwie tylko dlatego, że mogę go szukać. Normalnie bym go nie grał. Bo Drayton teraz nie jest aż tak mocny. Coś on jest całkiem okej na dużo deków, ale zastanawiam się, czy go nie wywalić. Tak, dwa razy Alfa i Pankratops do przechodzenia boardu w Going Second. Alfa jest bardzo fajny na Leery Lusk Tribrigade'a, bo Ensemble'u właściwie nie ma co z nim zrobić, przejeżdża przez tego, przez Apexa, no karta złoto. Akurat nie trafiłem na żadnego w Katowicach, ale we Wrocławiu tydzień wcześniej zrobił mi gierkę. Okej. Okay. No Pankratops, wiadomo, bardzo uniwersalna karta Going Second. Ester Removal, Harpist Feather Duster, bo po prostu jest za mocny, żeby go nie grać. Cosmic Cyclone, wcześniej grałem Twin Twistery i właściwie nie mam pojęcia, które jest lepsze. Twin Twisters ma tą słabość, że teraz istnieje ten Lord of Heavenly Prison, który może go zablokować. Z kolei Cyclone ma ten minus, że ludzie sajdują na mnie Lance i Lance też blokuje Cyclona, więc niestety nie powiem wam, co jest lepsze, cały czas zmieniam. Okej. Going Second jeszcze mam Dark Lord No More. Mocna karta na niektóre deki, na przykład na Sword Soul'a, ale nie sajdujcie tego na Phantom Knights, które grają Dagde z kosą. Nie warto, nie wpuszczą was do main phase'a. Okay. Chalice pod tym względem 100 razy lepszy. I cztery karty Going First. Chciałem dorzucić coś, co będę mógł sajdować, jak będę szedł pierwszy. Nie chciałem temu poświęcać za dużo slotów, bo deck i tak jest mocno zbudowany pod to, że idę pierwszy. Więc chciałem mieć coś, co będzie mi wygrywało gierki po dobraniu minimum jednej z tych kart. Więc Imperial Order. No wiadomo, to działa praktycznie na wszystko. Bariera teraz też działa na bardzo dużo deków, na Sword Soul'a, na Build-Up'a, na Shadow Invoked, więc jest całkiem spore pokrycie. Okej. Okay. Ktoś by zmienił w tym deku? Tak jak wspominałem, w tym sajdzie ten Diddy Crow mi tak średnio pasuje. Jakiś pomysł? Pierwszy taki do ciebie wypada. Miałem jakiś pomysł wcześniej, ale kurczę, wypadłem teraz z głowy, także wam nie powiem. Tak, no i tam. A w mainie zastanawiam się nad wciśnięciem może jeszcze jakiegoś One for One, ale to muszę potestować. To tam na bieżąco wam mówię. A tak, te droplety, gdybym miał, to bym grał za Nibiru prawdopodobnie, to wtedy może Nibiru bym jakoś musiał wcisnąć do side'a. Okej. Okay. No to tyle. To dzięki. Pozdrawiam.